Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem oczywiście Ewosz, a ze mną jest Kozłowski. Dzień dobry. Siema, siemanko. Pa, jak zapierdziela tej. No co? Ale tu... Ty... Wiaderko i z kamieniami zapierdzielaj. Ty, a to ale twoje zobacz... zadanie. Ty, no ale zobacz ile tych kamieni tu jest. Ja cię pierdupcam. No. Dzisiaj Kozłowski kończy orkę, a ja biorę się, słuchajcie, za prasowanie. Pożyliśmy tego samego sąsiada, który ma... miał kombajn, pożyczyliśmy taką prasę. Ona generalnie jest na sprzedaż, więc nie ukrywam, że... Prawdopodobnie będzie nasza. Tak, więc dzisiaj bierzemy się za prasowanie, później Kozłowski przyjdzie, John Deere, i będziemy to łapkami zbierać, to oto tutaj pobojowisko. Niewiele będzie tych kostek i mi się wydaje, że to stare od razu wywieziemy to na handel, nie? No pewnie, że tak. Na cholerę to trzymać. A gdzie to będziesz trzymał, jak miejsca tutaj nie ma. Nasze piękne kurkurki się tutaj egzystują. Dobra, i bez zbędnego pierdzielenia ja się biorę dalej za robotę, bo... Znaczy... Dalej to jest złe słowo. Biorę się za robotę. Także... Nie mam totalnie zielonego pojęcia, na którym biegu ja mam to robić. On mi coś tu tłumaczył, że to trzeba tak, tu jakąś wajchę opuścić. Tu coś tam nacisnąć. Dobra, pytanie jest... Mamy nadzieję, że ogarniesz. Trudne i skomplikowane zadanie. Nie no, to ogarnę. Stary. Tylko jest inne pytanie. No. Na którym biegu to robić? Wrzuć jakikolwiek. Dobra, udało się wrzucić L... Nie. Nie, na MC chyba jakiś miesz. M1. Tak, żeby nie wiem, to z 12 leciał, albo z 10. Tak, on ma 5. Masz tak? Dobra, 8. I sąsiad pisze kostka. Uf, tutaj też nie będzie zbyt ambitnej roboty, tak szczerze ci powiem. Myślę, że tych kostek? No zobacz. Nie, miałem drzewa stare, nie widzę. Ty, ale mamy ten, całą... kolonię sarenek w naszym lasku. Co? Nie słyszę! A, to się pierdzi. O, tam mówisz? Takie są realia pracy w MTZ-cie, no. Hmm. No cóż. On czasem ma, że tak skręcę sobie łatwo, a czasami to bym powiedział się kręcić i tak pewno się dopiero szarpnie i pójdzie w tamtą stronę. Ale patrz, jaka maszyna. Jeszcze raz w ogóle używamy chyba w tym farmingu tej małej kostki, nie? No ja nie używałem. Tak samo nie używałem nigdy MTZ-a, a jak maszyna idzie, to... Ty powiem ci tak, o tych kamieni, Łuk już się tak poobijał. Boże, dzięki ci panie, że teraz to Kozłowski orze, bo ja bym chyba... Nie no, ora się fajnie, tak szczerze tym pluję. Wiesz co, od 19, nie, od 19, bardzo przyjemnie się, zmieniło do lorki, trochę chyba, wiesz? Znaczy, patrz, no ja sobie kółeczko tak puszczam w ten, w bruzdę. Teoretycznie, no, zakrywam ją, za kołem tylnym. Trochę dziwnie jest na zakrętach, bo wiadomo, bo ten dwóch tak trochę trzeba. Dużo ci jeszcze stare zostało roboty? Ostatni przejazd. Dobrze, też może się zaraz przepchnie, bo ja też zaraz kończę. Uj, kurde, nakręć. Dobra, tu jednym, tak? O, blisko. Trochę tych kostek będzie, no. Będzie, nie jest już jakoś to. Nie no, ważne, żeby... Specjalnie wiele. Ważne, żeby 200 chociaż zarobić z tego, żeby nam się prasa zwróciła, bo na sąsiad wyśmieje. No myślę, że powinno być. Ty, no ale fajny zagadniczek, bo tam takie krzaki były, no ale na tym pługiem ich nie wyrwę. No. I tam zostały. A, i trzeba stary poplanować wycinkę. Znaczy, zgłoszenie pewnie w tym roku będziemy mogli na jakieś 10 drzew zrobić. Bo już jesteśmy tutaj trochę, to tam już parę razy się było w tym urzędzie. To może nam pozwolą w końcu. Tylko jeszcze wiesz, trzeba obejrzeć później, które drzewa będziemy wycinać. No właśnie, mówię, trzeba ogarnąć, które dokładnie.
i w którym kierunku chcemy jakby się, może nie rozwijać, ale iść. Ja bym na pewno te pole za domem, na którym teraz robisz, tam coś pomyślał nad jakimś. Żeby tam jakieś drzewka wyciąć i żeby w górę sobie trochę je powiększyć. Bo to zawsze, wiesz, kawałek. Bo te pole tutaj, co teraz jest wyorane na nowo, no, to będzie trzeba jakieś tutaj podosadzać drzewka małe, żeby dorosły sobie później. No trochę większe. To zawsze to idzie. Kozłowski tam zapindala. Ja wychylam się z czołgu jak guslik. Przez daszek? Nie. A kurwa, tu jest daszek. Nie, nie chcę tego daszka, bo się zjebie do końca. To będzie. Ja się zastanawiam, po co jest ten wiatrak tutaj, wiesz? Żeby wentylował. Ale... Serio, kurwa? Nie wpadłem na to. Śmieszku jebany. Dobra, guslik, ja tu hamuję. Będziemy łapać belkę. Iś? Ty masz doświadczenie po żniwach w domu. Iś? No pewnie, pan. To, to takie podłużne są to. Inaczej. Ty nieprzyzwyczajony. No, ale tak... To dwa lata temu mi opowiadałeś, że tam 400 kostek, żeście przywieźli ze sobą? W sensie? No, że naładowałeś w lato. A nie, no to w tym. A to ja sam ładowałem całą przyczepę. I układałem i pojeżdżałem, wszystko sam zrobiłem. To przyjechałeś, przyszedłeś na Discorda i mówisz generalnie to... Przed ja to umieram, plecki spalony, żyćko mi się nie chce, cześć papa. A jakbym no, nie przyszedł przez miesiąc, to cipło, nie żyję. Było cipło. Ale fajnie. Ciekawe ile kurde tych kostek wyszło. Na razie już mam dwie. To jest walka o plon. Każdą kresko, każdą belkę, każdy milimetr. To do Grzesia trzeba napisać. Nie. Grzesiu zawsze walczy, ale nie wiadomo o co czasami. On sam chyba już nie wie co walczy. Kurwa, zacapowałem, stary. Trójka wlazła. Czwórka. A skrzynia wylazła pewnie. Czwórkę to jak już trzeba, jak chcesz wbić czwórkę, to musisz tak solidnie przyjebać. Oho. Chyba czwórka odda. Czy w sumie ja nie będę ich tak mocno wykładał, bo i tak przecież tylko będzie tutaj trochę ich. Dokładnie sąsiad. Bo ja tu jakbym chciał piramidę układać, zacząłem, a to... Nie wiedziesz czego. Dobra, my ten przybytek zostawiamy tutaj na razie. Idziemy Kozłowskiemu pomóc. Już. O. Dobra, trzeba będzie pojechać kawałek. Czekaj, czekaj, czekaj. Już. Dobra. Dobra. Pojeżdżaj, pojeżdżaj. Co na środek stanę, będzie łatwiej. No, bez kitu. Ale ładny jest ten model tych kostek. No. Podobuje się mi. Dosyć nieźle działają, jak jeśli jedną o drugą zapierasz czy coś, to faktycznie się ładnie przyciskają. Mm, dokładnie. Oj kurwa, nie to złapałem. Trochę nierówno będzie, to się nic nie stanie, nie? Dobra, ich za dużo nie będzie, to wiesz, to nie trzeba tak aż... No ale wiesz, żeby to jako tak... Taka... Żeby ono nie spadło i tyle. Dobra. No, trochę tego będzie, sianka, no trzeba przyznać. Dwa pasy się przyniesie z tego, z tej od drzewa. No, się to zepnie. No bo ja bym jednak nie zaryzykował, żeby bez pasy się postać, szczerze mówiąc. Znaczy, to by się trochę nie wydarzyło, bo wysoko nie jest ułożone, tylko przy zakręcie gdzieś mogłoby podskoczyć. No, zrobimy pewnie tak, że to ty pojedziesz z tym, nie? No, mogę jechać. Dobra. No i jeszcze jeden i będzie zabadowany.
Ile jest 20 wyszło tych kostek? Tu jest, a... nie wiem. Podnieść to się policzy zaraz. Dobra, czekaj. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 kostek w tym momencie jest. A, to nieźle. Właśnie, a ciekawe ile każda ma pojemności. 700. Wow, 700 litrów, czyli 30 kilo. Ej, to porządne zbicie ma ta prasa. No. Kurwa, kać. Fajne te pęczki. Mi się wydaje, że naprawdę musimy się spiąć i ją zakupić i może z dwa pola słomy robić. I co, i co? I z dwa pola słomy robić wtedy. Zobaczymy ile tu zarobimy, wiesz? Ale fajnie by było, gdyby chociaż ten zwróciła nam się prasa, nie? Nie, no, prasa się zwróci na pewno, bo myślałem, że ona mniejsze robi te pęczki, jak 700 litrów tu zbija. Wydaje mi się, że tam na skupie chłopaki będą zadowoleni z tej słomy. No, bo też ich jakoś ciągną jedną brani. Jeszcze świża z pola ciepła. Ale wilgotne jest. Jeden pęczek. Słuchutko wszystko. Tu jeden się pęczek zostawił. Dobra. Wy. Łap. Spinaj, a ja idę do MTZ-a. MTZ-a i chyba wiesz co? Tu już wjadę tym. Wjadę agregatem, co ty na to? MTZ-em z agregatem? No. To nieźle. Lepiej tam pobronuj. A nie MTZ-a pod agregat. Mówisz? Chyba ten agregat do MTZ-a, jak on pod John Deere'a był brany. Dobra, no dobra. To ale w ogóle to co ciekawe, to właśnie ten agregat wyhaczyłem tutaj na aukcji niedaleko nas. O, jak tutaj składaliśmy sobie te nasze maszyny tutaj z niczego. Bo te brony są złożone z dwóch, jakbyście nie zauważyli, bo tam jest od takiego zawałowania czegoś z przodu miał taki ten grzebień jakby. No i to na ramię przedłużyłem i do tyłu dałem bronki, a ten agregat łącznie chyba za 2000, bo rama była osobno, a zęby były osobno. Trzeba było to poskładać sobie, to poskładałem, to tak wygląda mniej więcej. Ale nieźle. No jeszcze w tym odcinku dwie roboty zrobię. No. Trzy nawet w sumie. Jak trzy? A no bo prasowanie jeszcze, tak? I zbieranie, no. 13 z bronami? No nieźle, nieźle. O, sąsiad, za rok pewnie będzie trzeba paliwa podlewać. A nie, bo teraz będziemy roboty dużo robić. To może i teraz do zimy będzie trzeba wylać paliwa do... No, taką mam niestety nadzieję. Trzeba będzie po paliwo skoczyć. Zobaczymy, ile dostanie mi pieniędzy. Ty stary, ogarnij może wapń, co? Od razu na przyczepę? To bym musiał po burty przyjechać. A, faktycha. Bo bez burt będzie ciężko zawziąć wapno. Co my siejemy na tym polu tutaj? Co ja robię? Na tym największym? Ja to zbrunuję, no. No to ja bym dał tam... nie no, soi nie ten. Albo... jak to się nazywa? Ołowiec? No właśnie, jakieś zboże albo rzepak. Bo pod rzepak już było gotowe, nie? Nie, trzeba jeszcze wapno rozsypać. No teoretycznie tak, ale wiesz, to szybciej tak ogarniesz niż... No poczekaj. Bo ja głupi chyba jestem. Ej nie no, to jest to miejsce. Momencie. A, dobra, już wiem z czego wynikał problem. No, prawda jest taka, że tutaj kamieni, no, wytygociło, wyorałeś first. O kurde. Ja muszę chłopakom ręcznie podawać, bo... Ty, po 88 za belkę. Zauważyłeś, że różnie daje hajs? No. Pewnie różnie pozbijał, ale czasem więcej, czasem mniej. Najwięcej 88 zauważyłem. No, tylko porządna musiała być. A
tak 79, 76, 79. No, tak nieźle. Giga zadowolony. Ja bym to może owiec posiał. 84, o. I dwa razy 84, i 3. Ej, ale dobra. I 85. Dobra, jakościowo chyba się trafiło. Och, tu już, już chujowo. Dobra, aż chłopak ci wyszliśmy do zero, tak? 86, 84. Kurwa, ty, zobacz ile pieniędzy. Z 2000 będzie za te belki. Ile? Pewnie 90 za ostatnią belkę. 89, faktycznie. No to już się wyrównało. Ostatnia, 85, wszystko. 5000 prawie mamy. Czekaj, zaraz zobaczę ile dostaliśmy. Po kwitowaniu dostanę. 2000, 1929 prawie. Bo jeszcze jedna belka prawie była to w tym. Jedna belka jest taka nieskończona tam do połowy, wiesz, w prasie, nie? To, no to już wiesz, to już ten. No to tego nie liczę, no ale gdyby już ona była... Ale gdyby ona była, to byłoby dwa koła równe, no. Za takie małe pole. Widzisz? Może faktycznie te duże pole słomy się trzeba zrobić. Ja bym tutaj zrobił owiec. Nie no, owiec właśnie, no w sumie owiec jest wysoki, powinien dać, ale... Ja bym zrobił pole jęczmienia tutaj, tutaj gdzie był rzepak teraz, a na tej pszenicy dał owiec na przykład. A tutaj, gdzie ja produkuję? A nie, nie możemy zrobić trzech różnych upraw. No mamy dwie wieże. Bo nie wiem, gdzie to przetrzymamy. Ale pamiętaj, że tam spasimy kurą. No ale to i tak masz dwie uprawy. Na raz. Dobra, ja wezmę to i spróbuję te wapno ogarnąć. Dwie wieżowe żniwo. Nie no, dwie uprawki trzeba będzie kłaść, tyle. Dobra, jedna burta. Cyk. No nie, nie ogarnię na razie tego wapna może. Dobra, to burty po prostu pozakładam. Mhm, żeby było. Cyk, tu się na te pozapina. Jedna burta. Tu się zateguje. Tu się zateguje, tu się bolczyk wsadzi, żeby nie wypadło. O, i tu też. No i się trzyma. O kurde. Jednak nie, most odjechał. Ale wiesz, z drugiej strony to przypomniało mi się, że my mamy przecież ten. Przecież my mamy... Boże. Miód. No z miodu coś zawsze się zarobi, nie? No jajka będą, ale to... To nie będą miliony. Zanim my dostaniemy paletę jajek, albo dwie palety, żeby, można, żeby się opłacał transport, to trochę czasu minie. No. Całkowicie szczerym. A zobacz ile kosztuje beczka na wodę. To nie jest 3000. Bo nie ma żadnej takiej, wiesz, podupadającej. Tylko są nowe, trzeba kupować te sadownicze pewnie. Trzeba było, może bo tutaj gdzieś, bo to jest gdzieś ten ogrodniczy taki ten. Może trzeba było gdzieś stary poszukać jakiejś beczki takiej podupadającej. I wiesz, i ruszyć z produkcją tych. 3000 dokładnie, pojemność 2000. Taka ładna, biała Avi. Co ty o tym myślisz? Patrzmy. No ja bym chciał jakąś taką gorszą, bo byłaby tańsza na pewno. Jak to poszukamy następny odcinek, bo na następnym odcinku to my chyba... Poczekaj, musimy rozplanować teraz co się jemy i kiedy się jemy. Bo ja wymyśliłem, że można by było poplony pieprznąć. Gdzie to się jemy na wiosnę. No w sumie ten agregat dałby radę to przerobić. No właśnie mi się też tak wydaje. Bo porządny jest w miarę agregat. Dobra. Wkładamy. Powiem ci, że dobrze robią te brony. No ładne są, ładne. Dobra, ja tu się nie będę rozpędzał. Kurwa sarn na środku chałupy. Nie no, to jest przejebane z tymi dziurami w płocie. Wszystko wbiega sobie, wybiega. Siema. Siemanko, witamy tutaj. Ja już wiem co psu żarcie wyżera. Pójdzie sarn tak jakieś duże wchodzą. Bez kitu. Właśnie, gdzie jest kundel? Burek! Goni sarny pewnie. Burek! Karus! Karus! Kurwa. Zaginął znowu. Karus! O, przylas, z lasu. Karus! Mówiłem, że sarny gonił. Chodź. Albo za królikiem. Chodź. Karus! Jak się z nim bawiłeś? No, podchodzisz i go głaskasz.
Ale na razie ja mam tylko do budy i do nogi. Na RC. O, jak ci tarza. Karus, ty chory pojebie. No teraz tak, a to spierdziadu. No i biegnie do budy. Aż mnie wyzywał. Pewnie poszedł na ten, na dziwki. Znaczy, dla lecznicę. Dobra, moi drodzy. Idziemy zobaczyć, co Kozuski tam porabia. Jak dziwicie. Kończymy ten odcinek. Myślę, że przypieprzysz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie. Pa, pa. Nara.